Byłem urodzony i wychowany w pewnej formie kościoła i kościelności, która była moją formą kościoła i kościelności. I teraz, kiedy człowiek widzi, jak ona się rozpada, i kiedy widzi, jak zanim się rozpadła, jeszcze w czasie swojej potęgi, głęboko krzywdziła ludzi, a ja takie doświadczenie mam za sobą. To znaczy, kiedy człowiek się spotyka z ludźmi, których tamta forma kościoła głęboko zdestruowała, najpierw nadała im fałszywą świadomość religijną, a potem tą fałszywą świadomość religijną wykorzystała do głębokiej krzywdy. Do czegoś, z czym sobie jest bardzo trudno poradzić. Ludzie są grzeczni. Tak, tylko że tu właśnie mówimy nie o ludziach. To znaczy, to jest pewien problem. To znaczy, że wiele z tych rzeczy mogło się dziać, dlatego że istniał pewien system, który sam siebie zsakralizował.